Cześć, jestem Paweł i zapraszam Was do Filmosfery, programu, w którym rozkładam film na łopatki albo stawiam go do pionu i poprawiam ubranie. Dziś trzecia część specjalnego wydania programu. Zapraszam do zapoznania się bliżej z kolejnymi faworytami tegorocznej gali oscarowej. You got your toothbrush? Check. Do you have your deodorant? Check. Do you have your cozy clothes? Got that. What? Do they know I'm black? Should they? You might wanna, you know. Mom and Dad, my black boyfriend will be coming up this weekend. I just don't want you to be shocked that he's a black man. I ain't never seen you like this before, bro. Meeting families and taking road trips. Don't come back all bougie, man. Come back, get your damn pants up to your damn stomach. So you guys coming up from the city? Yeah, we're just heading up for the weekend. Can I see your license, please? He wasn't driving. I didn't ask who was driving. I asked to see his ID. Call me Dean and you're hungry, my man. So how long has this been going on, this thing? We hired Georgina and Walter to help care for my parents. When they died, I couldn't bear to let them go. Smoke in front of my daughter. I'm gonna quit. She'd take care of that for you. How? Hypnosis. I'm good, actually. You ready for this? I'm back in the beat. So look, I go do my research. Apparently, a whole bunch of brothers been missing in this suburb. But it's cool. Bro, how you not scared of this, man? Couldn't see no brother around here. Chris was just telling me how he felt much more comfortable with my being here. Get out. Sorry, man. Get out! Yo! Rose, we gotta go. Is everything okay? Rose, the keys. Just get the keys. I don't know where they are. Rose! Sink into the floor. Wait. Sink. Mom, it's a terrible thing to waste. There's too many white people, I get nervous. No. A mind is a terrible thing to waste. Historia młodego czarnoskórego chłopaka Chrisa Washingtona, który wybiera się z zapoznawczą wizytą do posiadłości rodziców jego białej dziewczyny Rose Armitage. Szybko orientuje się, że atmosfera domu jest, mówiąc delikatnie, dziwna. Nie spodziewa się jednak, że powodem zaproszenia nie jest wyłącznie chęć poznania go przez rodziców Rose. Chris wierzy, że nerwowa atmosfera panująca w domu Armitage'ów wynika z przyczyn rasowych. Niedługo jednak odkryje zadziwiającą prawdę. Prawdę, jakiej nie mógł się spodziewać. Uciekaj nominowany jest do następujących kategorii. Reżyser. Najlepszy film. Aktor pierwszoplanowy. Scenariusz oryginalny. Reżyser debiutant z ironicznym wyczuciem zaprzęga horrorowe klisze w służbie społecznej satyry na współczesną Amerykę. Czasy Ku Klux Klanu odeszły do przeszłości, ale poprawność polityczna nieoczekiwanie otworzyła podwoje nowego piekła, bardziej przytulnego, wyłożonego miękkim pluszem liberalnych sloganów. Otwarta pogarda i nienawiść w stosunku do Afroamerykanów jest już passé. Dowody uznania dla ich kultury i drobnych odmienności świetnie maskują nieszczere intencje. Czarnoskórzy Amerykanie są wspaniali. Pod wieloma względami przewyższają białych obywateli, którzy chętnie demonstrują swój podziw, pod warunkiem, że sami zostają u sterów. When I found you, I saw raw. Untamed power. And beyond that, something truly special. Hi.
and I was awake. And I need help. I've seen this raw strength only once before. It didn't scare me enough then. It does now. Let the past die. Kill it. If you have to. That's the only way to become what you were meant to be. Gwiezdne Wojny Ostatni Jedi to ósma część serii Gwiezdnych Wojen, która rozgrywa się tuż po wydarzeniach ukazanych w Przebudzeniu Mocy. Rey po odnalezieniu Luke'a Skywalkera postanawia szkolić się pod jego okiem, by zostać mistrzem Jedi. Nie wszystko jednak układa się po jej myśli. Dodatkowo Kylo Ren, kierowany rządzą zemsty, staje na czele najwyższego porządku, by raz na zawsze unicestwić ruch oporu. W tej trudnej chwili Rey, Luke, Finn oraz Poe Dameron będą musieli połączyć siły, by powstrzymać ciemną stronę mocy. Gwiezdne Wojny Ostatni Jedi nominowane są do następujących kategorii: muzyka oryginalna, efekty specjalne, dźwięk, montaż dźwięku. Generalnie reżyser wprowadził do tej części zbyt wiele postaci, zarówno nowych, jak i starych, przez co fabuła jest bardzo mocno rozciągnięta, a niektóre wątki potraktowane po macoszemu, przez co przy 2,5-godzinnym seansie nie udało się rozbudować wszystkich zaprezentowanych postaci. Oglądając wątek tajnej misji Fina i Rose Tico, choć ciekawie wymyślony, został tak mocno skrócony, że można odnieść wrażenie, że przy stole montażowym tylko Johnsonowi przeszkadzał. Zresztą widać, że pojawienie się kilku bohaterów wprowadzonych przez J.J. Abramsa jest wymuszane. Violence is part and parcel of country life. I learned how to stitch up a bleeding wound, load and fire a shotgun. My hands did these things, but I was never easy in my mind. Way down in the water, I held his heartbeat in my hand. Way down in the water. All that time he was gone, I only prayed for him. Over there, I was a liberator. People lined up in the streets waiting for us. Sometimes I actually miss it. Yeah, me too. You're the one I always talk about. I own and I own parts are the only way to get up from under that foot. I don't want you working for them. I won't be working for them. I'll be working for us. Went off to fight for my country to come back and find it and change a bit. I don't know what they let you do over there, but you in Mississippi now. You use the back door. Jamie saw in a different way. And when his eyes were on me, I felt like I was no longer invisible. I seen you sniffing after him. Maybe Henry is too thick to notice, but I ain't. You better open your eyes, big brother. You're so busy worrying about yourself and your farm, you can't even see your own wife is miserable. They work this land all they lie. I used to walk away from the fight, not no more. This land that never would be theirs. You don't need to go, Jamie. I can't stay here. They worked until they sweated. You'll be okay. They sweated until they bled. Oh. They bled until they died. Died clawing at the hard, brown back. That would never be theirs. When I think of the farm, I think of mud. I dreamed in brown. Way down in the water.
far away from any soul. Akcja filmu rozgrywa się na południu Stanów Zjednoczonych. Wkrótce po zakończeniu II wojny światowej dwie rodziny muszą zmierzyć się z bezwzględną hierarchią społeczną i nieprzyjaznym krajobrazem, tocząc wojnę nie tylko na froncie, ale i na własnym lokalnym poletku. Film opowiada o przyjaźni, nieznanym dziedzictwie oraz o niekończącej się walce o ziemię i przeciw jej kaprysom. Rodzina McClanów przenosi się na południe ze spokojnego Memphis, pełna nadziei na sukces rolniczego przedsięwzięcia Henry'ego. Laura stara się nie tracić wiary w powodzenie planów męża, choć wizja ich realizacji coraz bardziej się oddala. W tym samym czasie Hub i Florence Jackson, których rodziny od pokoleń zajmowały się uprawą roli, borykają się z wieloma problemami, próbując zbudować dla siebie lepszą przyszłość. Na drodze do realizacji marzeń obu rodzin staje również wojna. Powracający z niej Jamie i Ronzel nawiązują mocną, choć niełatwą przyjaźń, która zatrzęsie w posadach ich życiem rodzinnym. Mudbound nominowany jest do następujących kategorii. Zdjęcia. Aktorka drugoplanowa? Scenariusz adaptowany? Najlepsza piosenka? Twórców filmu nie interesuje pokazywanie stereotypowych postaci czy dawanie łatwych odpowiedzi, lecz odtwarzanie dawnej rzeczywistości w możliwie jak najwierniejszej wersji i skłanianie widza nie tylko do zastanowienia się, ale także reakcji i refleksji. Mudbound zanurza publiczność w starannie wykreowanym mikroświecie, który wygląda tak wiarygodnie, że chwilami wydaje się być wręcz namacalny. Można poznać w nim sporo interesujących osób i zaskakujących scen, które ukazują różne odcienie człowieczeństwa. Nie jest to film ani łatwy, ani przyjemny. Po seansie wraca się do rzeczywistości w lekkim odrętwieniu i szoku. Professor Perlman. Thank you so much, sir. C'est très confiant. I can show you around. That'd be great. Thank you. So what do you do around here? Read books, transcribe music, swim at the river, go out at night. Sounds fun. All right, later. Sicuramente è meglio di quella dell'anno scorso. Just watch. This is how we'll say goodbye to us when the time comes. Later. Meanwhile, we'll have to put up with him for 6 long weeks. Muscles are firm. Not a straight body in these statues. They're all curved. Sometimes impossibly curved, and so nonchalant, hence their ageless ambiguity, as if they're daring you to desire them. Oh, to see without my eyes, the first time that you kiss. Is there anything you don't know? Boundless by the time I cry. You only knew how little I know about the things that matter. Build your walls around. What things that matter? White noise, what an awful sound. You know what things. Are you saying what I think you're saying? Shouldn't have said anything. Just pretend you never did. Nature has cunning ways of finding our weakest spot. Call me by your name and I'll call you by mine. Północne Włochy. Lato 1983 roku. Elio Perlman, błyskotliwy 17-latek o amerykańsko-włoskim pochodzeniu, spędza wakacje w 17-wiecznej willi, komponując i grając muzykę klasyczną, czytając i flirtując ze swą przyjaciółką Marcją. Cieszy go każda chwila spędzona w willi, zwłaszcza, że za kompana ma swojego ojca, szanowanego profesora specjalizującego się w greko-romańskiej kulturze, oraz matkę Annelle, tłumaczkę, która uczy chłopaka rozkoszować się kulturą i przyrodą Włoch. Obycie i wykształcenie oraz talent Elia sprawia wrażenie, że mamy do czynienia z dorosłym, pełni ukształtowanym mężczyzną, a jednak wielu rzeczy musi się jeszcze nauczyć, zwłaszcza w obcej mu dotąd dziedzinie. Miłości. Pewnego dnia do willi przybywa Oliver, młody amerykański stypendysta pracujący z ojcem Elia nad swym doktoratem. W porażająco pięknych krajobrazach spalonej słońcem Italii Elio i Oliver odkrywają odrzucającą siłę wzajemnego przyciągania. To lato zapamiętają na zawsze. Tamte dni, tamte noce nominowane są do następujących kategorii. Najlepszy film. Aktor pierwszoplanowy. Scenariusz adaptowany. Najlepsza piosenka.
Za pozorem konwencji letniego romansu kryje się poważna opowieść o niewyrażalności uczuć i o naturze pożądania. O miłości, która ma w sobie pierwiastek przemocy i jest relacją władzy. Gdy Oliver dotyka Elia w trakcie gry w siatkówkę, ten odbiera to przecież jako inwazję. Czuje się potraktowany protekcjonalnie, wykpiony. Sam jednak bawi się uczuciami swojej rówieśniczki. Nie do końca świadomie, nie do końca z premedytacją, ale jednak. Luca Guadagnino opowiada o potędze impulsów, które bywają destrukcyjne, nawet autodestrukcyjne. Nieprzypadkowo Oliver kilkakrotnie wyraża w filmie obawę przed dogadzaniem swojemu nieposkromionemu apetytowi. Wie, że za horyzontem czeka mi już ból i strata. Jeśli spodobał Ci się odcinek Filmosfery, daj nam o tym znać na Facebooku facebook.com/telewizja-kutno. Odwiedź także nasz kanał na YouTube youtube.com/telewizja-kutno. A na dziś to wszystko i do zobaczenia za tydzień w kolejnym odcinku specjalnym, w którym to przybliżę Wam historię Gali Oscarowej. Cześć!